No i witam Państwa serdecznie po przerwie. Proszę Państwa, siły mam nadzieję zregenerowane przed rozpoczęciem drugiej części zawodów. Po pierwszej na prowadzeniu Wojtek Becker, Sven Hannawald drugi, Pasik Alien trzeci, Janusz Wietrzy Balkon ze stratą 6,4 punkta za tą trójką. Paweł Omen jeszcze jest z drugiej serii na miejscu, no powiedzmy sobie szczerze, średnim, bo 25. Ja tu dopiero zauważyłem, że dostałem w przerwie SMS-y z prośbą o piosenkę znanego zespołu Lilienthal pod tytułem Animacje. No ja bym to bardzo chętnie puścił, ale akurat nie było mnie wtedy w trakcie przerwy przy komputerze. Ale podczas jutrzejszej transmisji jak najbardziej tego rzeczynu dokonamy i pozdrawiamy zawodnika, który poprosił nas o to, który ukrywa się pod bardzo celebryckim nickiem Smok. A tymczasem witamy również na czacie no zawodnika dawno niewidzianego, Feliksa Paprykę. Witamy Ciebie, Feliks. I pytanie do Ciebie, czy już jesteś na tutaj łapskiej ziemi tak zwanej. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą serię. Nijaki Wo rozpocznie ją jako pierwszy. I już ruszył Koreańczyk. Te emocje będą nam wzrastać na pewno bardzo stopniowo. Nijaki w powietrzu. No i skok bardzo słaby, powiedzmy sobie szczerze, 108,5 metra. Noty po 18-17,5, czyli myślę, że adekwatne do tego, co zaprezentował nam tutaj Koreańczyk. Ale w tym momencie jest oczywiście na prowadzeniu. No to Felix jakby coś tam, to wiesz, Jerome Helveru. Helveru spóźniona wyjście z progu, lot jest jednak znacznie dalszy od tego, co prezentował reprezentant Korei. Jerome Helveru 233,8, Moniaki 204,7. A teraz zawodnik, który zajmuje 10 miejsce w ogólnej klasyfikacji Pucharu Mediamondu, Jarko Kimchosenen. I nieźle, ale Felix, powiedz mi jeszcze kiedy, bo ja jestem jak najbardziej otwarty. Jarko Kimchosenen, 234,9. To jego nota, ale odległość o dziwo słaba, 119,5. Jakoś dzisiaj to nie jest widać, dzień Jarko Kimchosenena. Demir Ayberg, czyli pan punkt K. Równo identycznie w pierwszej serii ze swoim pseudonimem, czyli 120 metrów. W drugiej już widzę, że tego chyba nie uzyska. Tak jest, znacznie krócej. 115,5, miejsce trzecie. Noty też adekwatne do tego słabego skoku. I Demir Ayberg jest trzeci, Jarko Kimchosenen wciąż prowadzi. Krzysztof Neszborz, a po nim Paweł Omen. Więc liczymy na to, że już za chwilę obejrzymy dobry skok. Czy Neszborcowi też oczywiście nie bronimy, żeby skoczył daleko. I tak też się dzieje, bardzo ładna próba Łotysza. 121,5, czyli pół metra dalej jeszcze od tego, co zaprezentował w serii pierwszej. Bardzo ładny skok, 121,5 i wyprzedza Jarko Kimchosenena o 4,6. Neszborz przed Kimchosenenem, no a teraz Paweł Omen. No więc liczymy na to, że ta nota prowadzącego jeszcze się zwiększy. Paweł Omen ruszył. Walcz, Paweł, bo tu trzeba jeszcze powalczyć, trochę tych punktów zdobyć. No ale nie. O jest. Spóźniony skok, odległość katastrofalna, 103 metry. Paweł Omen troszeczkę zrobił sobie ujmy tym skokiem. Szóste miejsce, spadł na ostatnią lokatę, nawet za nijakiego, czego no się mało kto spodziewał. A więc Paweł Omen, 30 miejsce. Tomasz Zmoraj. No Tomasz Zmoraj, podobnie jak Paweł Omen, wbił się w ten zeskok, 107 metrów. Wprawdzie ciut dalej, no ale to jest niewielka różnica. No będzie różnica dokładnie 3 punktów w klasyfikacji Mediamondu, bo Zmoraj wyprzedził Omena o 3 miejsca. O 2, przepraszam, czyli 2 punkty różnicy. Omen, Nijaki, Zmoraj to trzech zawodników, którzy się w tej serii
ośmieszyli. A teraz Gutenberg, Geimerk, Umpire. 23 po serii pierwszej, dawno go nie było ogólnie w drugiej serii. A teraz Umpire w powietrzu walczy o to odległość, mocno walczy. I dobra próba Austriaka, 124 metry. Tak jak mówiłem, Austriacy, ich forma rośnie. I jest prowadzenie Austriaka o 2,8 na miejscu pierwszym przed Neszborcem. A teraz drugi z Austriaków, Matthew Mirror Młynowy. Z amerykańskimi korzeniami zawodnik. No i jak przystało na zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, spóźnił skok. 111,5. Kolejny zawodnik, który w drugiej serii ośmiesza się swoją odległością. Noty po 18,5. Szóste miejsce za Demirem Ajberkiem. Zmora, Iñaki i Omen jeszcze są za nim. A więc tak wygląda końcówka. A na prowadzeniu Gutenberg, Geimerk, Umpire przed Neszborcem, Kim Chosanem, Helveru i Demirem Ajberkiem. Tenis Pines, drugie miejsce ostatnio. No dzisiaj już wyraźnie niżej. Ale pewnie jeszcze będzie walczył o to, żeby swoją pozycję poprawić. No teraz znacznie lepiej leci Pines i powinien być prowadzony. Piękny skok! Tenis Pines, 127,5 metra. Piękna odległość, brawo! Estończyk naprawdę w tym skoku mógł się bardzo podobać. 254,5. Taka ilość punktów widnieje przy jego nazwisku po dwóch próbach. Pines, Umpire, Neszborc, Kim Chosanen i Jerome Helveru. Pierwsza piątka. Ole Einar Bjørndalen, 20 po serii pierwszej. Niestety ten poziom jego bardzo spadł w porównaniu z letnim Grand Prix. Teraz Bjørndalen mocno w powietrzu i skok dobry, ale przegra. Tak jest, przegrał z prowadzącym zawodnikiem. 19,5, 19,5 i 20 wliczone do jego noty, no ale to i tak będzie za mało, aby z Pinesem wygrać, bo zabrakło mu dokładnie 0,9 punkta. I teraz Sawyer Lokero. No jest u siebie. Więc wypadało tych punktów parę zdobyć. Też mocno w powietrzu i bardzo stara się wyciągnąć tego jak najwięcej, ale on też przegra. Tak jest, on też przegrywa z prowadzącym Tenisem Pinesem, 126,5. Trzecie miejsce. Lokero, 126,5. Bjørndalen, 126. A Pines, 127,5. Co w ostatecznym rozrachunku Lokero traci do niego 1,4. A do Bjørndalena pół punkta. Gebhard Hartinger. 18 miejsce po serii pierwszej. 16-letni Austriak. Będzie teraz walczył o to, żeby zmienić na prowadzeniu Pinesa. Bardzo spokojny, ale zabraknie. Myślę, że może być trzeci, czwarty. Czwarty, tak jest. 124,5, czyli wyraźnie krócej od trójki celebrytów, która skakała przed nim. Hartinger traci do prowadzącego 3,1, czyli około 2 metrów, 2,5 metra. Bondewina i Cigervini. Walczy o to, żeby być w dziesiątce na koniec sezonu. Nie będzie to łatwe. No, tym bardziej, że ten skok jest bardzo nieudany. 115,5. To go mocno spycha w dół. 3 razy po 17,5 noty. Skok 115,5. A więc Bondewin i Cigervini za Helveru. Przed Ajberkiem. Zawody skończy w dziesiątce oznaczonej numerem 3. A teraz Irok Drontantor Cormoran. Miejsce szóste po pierwszej serii. Kreatywny zawodnik. Nie tylko na skoczni. Cormoran. Bardzo wysoki lot. I coś nieprawdopodobnego, jak daleko skacze ten zawodnik. 131,5. Znakomita odległość. Pięknie. No. A więc mamy, proszę Państwa, zmianę lidera. Odpalił piękną rakietę. No, Tantor Cormoran, 131,5 noty.
19 i 2 razy po 18,5. 262 i 8 nota, a więc proszę Państwa, z tym wynikiem śmiało można zgłaszać swoją kandydaturę do tego, aby w pierwszej dziesiątce się znaleźć. I teraz Adamus Mikolajskiewiczius. Też lot poprawny. I też daleko, ale myślałem, że będzie jednak dalej. 124. No niestety. 251,6, a więc to w tym momencie już oznacza spadek. Zalokero Bierndolena na Pinysa i Kormorana. Mikołajskiewicz o 0,2 wyprzedza Gewarda Artingera, więc wydawało mi się, że Mikołajskiewicz dzisiaj będzie lepiej, a tymczasem zmasakrował go Wojciech Becker, jeżeli chodzi o pozycję w klasyfikacji. Miro Zografski. No był drugi w tym Salt Lake City, tak nagle wyskoczył. A tutaj jak będzie? Dobrze w powietrzu to wygląda. I piękny skok! Ależ odległość! 133! Ułała! Ależ teraz Miro Zografski. No, najpiękniejszy skok, jaki obejrzeliśmy do tej pory tutaj. Odległy, daleki, piękny stylowo. I Zografski będzie tutaj się... No oczywiście nie walczy o zwycięstwo, nie będzie się liczył, ale... Będzie, myślę, w dziesiątce. 133 to jest najdłuższa odległość, jaką obejrzeliśmy dnia dzisiejszego. Miro Zografski o 5,4 wyprzedza Iroka Lefantora Kormorana. Jansen Butansu stara się gonić we trzy balkona, ale dzisiaj może ciężko być z tym. Ojej! Ojej, ale wpadka Butansu. Ale wpadka Butansu. 97 metrów. Wyjście z progu. Tutaj już uderzył się nartami. No oczywiście w cudzysłowie się uderzył nartami. No ale tu nawet nie było co korygować. No tutaj w tym momencie starał się to zrobić. Ale odległości. Absolutnie mu się nie udało uzyskać. I spadek na miejsce ostatnie. O! Ostatnie nawet za Pawłem Omenem. No więc Jansen Butansu dzisiaj absolutnie nie dogoni Janusza trzy balkona, ale Janusz mu jeszcze może bardzo uciec, chociaż poczekajmy, bo Janusz też potrafił w miejsca czwartego na miejsce ostatnie spaść. Lars Matt. No ambicje w tym powietrzu, ten młodzian. 125 metrów. 251,8. O 0,2 Lars Matt okazał się lepszy od Adamusa Mikolajskiewiczusa. Zografski przed Kormoranem to nadal dwójka prowadzących Tenis Pinus. Trzeci. I Adolf Stalinsberg zakończy drugą dziesiątkę. No nie będzie łatwo, żeby tutaj wskoczyć na miejsce pierwsze, ale popatrzmy. No na pierwsze miejsce nie, ale drugie bądź trzecie jak najbardziej, trzecie. 261,8, noty po 18,5, gdyby o te pół punkta dostał więcej, to Kormoran byłby wyprzedzony. Do Zografskiego oczywiście jeszcze przepaść. Ale drugie miejsce mógł mieć zdecydowanie. No i proszę Państwa, dziesiątka ostatnia przed nami. Riku Pika Antalainen rozpoczyna ją. Potem Kasaj, Matt, Planiczny, Vogt, Bejsfak, Wietrzy Balkon, Kalien, Harawald, Becker. Tych najlepszych po serii pierwszej teraz nam się zaprezentuje Riku Pika Antalainen. Musi koło 133-4 metrów skoczyć, żeby wyprzedzić Zografskiego, więc będzie niezwykle ciężko. Pika Antalainen bardzo wysoko wyszedł w górę, to może być bardzo daleki skok, ale za krótki. Ale za krótki, 130. Odległy skok jak najbardziej poprawny i dobry, ale nie na tyle, żeby wyprzedzić prowadzącego Miro Zografskiego. 4,9 punkta mniej od Bułgara.
i Noriaki Kasai. Trochę ta forma Noriakiemu uciekła, już nie jest tak świetna jak w tych konkursach Harachow, Sapporo. I ale wciąż jest drugi w ogólnej klasyfikacji, dzisiaj może nawet wyprzedzić Kalisena. Kasai walczy o odległość, ale krótko! 125,5. No to nie jest udany skok Japończyka. Naprawdę to nie jest skok wybitny, więc warto by było, gdyby Janusz się zajął jak najwyższe miejsce. No to będzie mógł odrobić, już nie mówię o Kalisenie, który nie skacze. Ale i do Noriakiego parę punktów może wpaść. Zografski wciąż pierwszy, Antalainen drugi, Kormoran trzeci, Stalinsbank czwarty, Kasai skoczył na piąty, Pinis jest szósty, a teraz Jomat. Jomat też spóźnia wybicie i skok bardzo słaby, przed punktem to około 117 metra, 116, on też się nie liczy, miejsce 14. 238,6 jest najsłabszym z Duńczyków. Kormoran trzeci, Matt dziewiąty, a drugi z braci Matten starszy na miejscu 14. Rosną emocje, proszę Państwa, bo przed nami planiczny Vogt, Bejsa Götzschebarkon, Kalien, Hanawald, Becker. I teraz Bostian Planiczny. I co zrobił Ukrainiec? Przepraszam, Słoweniec. No ale to chyba też nie będzie skok rewelacyjny. Za punktka koło 123, 122. Noty go ratują, bo dwie dwudziestki, jedna 19,5. Ale to i tak starcza tylko na miejsce siódme. Jest za Finysem. Kasai, Stalinsberg, Korma, Antalainen, Zografski też go wyprzedzają. On jest natomiast przed Biedbelenem, Lokero i Matem. 0,3 punkta stracił do Tenisa Pinysa. 1,1 do Noriakiego Kasai, więc te różnice nie są zbyt duże. No i zostało 6. Filipe Vogt. Mocny jest. Ale czy już on zmieni na prowadzeniu Zografskiego? Wyjście z progu i bardzo wysoko w powietrzu. Ale to jest też za krótko, żeby wygrać z Zografskim. 127,5 i lokata czwarta. Wprawdzie nota powyżej 260 punktów, ale 0,4 za Kormoranem. Do Antalainena stracił 0,9, no do Zografskiego aż 5,8. Zografski naprawdę tym drugim skokiem pokazał wielką klasę, już jest co najmniej szósty. No i Bejsfak, Götzschebarkon, Kalien, Hanawald i Becker, emocje rosną. Anders Hurtado, Bejsfak. I ruszył Norwek. Na co będzie go stać? Ależ wysoko! Chociaż trochę stracił do wysokości, ale może wyprzedzi Zografskiego? Też nie! Nie! Czwarty! 262,5 to jest podobna nota do Vogta. To jest 0,1 różnicy. Ależ tam jest ciasno. Ależ jest ciasno. Między szóstym a trzecim jest raptem tylko punkt przewagi. No a czy w tę ciasnotę zdoła się gdzieś plątać Janusz Wietrzybalkon? Oj, będzie ciężko. Miro Zografski odpalił nieprawdopodobną rakietę. Już jest co najmniej piąty. I teraz mogą to zmienić tylko Wietrzybalkon, Kalien, Hanawald i Becker. Proszę Państwa, Janusz Wietrzybalkon. Polak zasiadł na belce startowej. Ja nie będę nic mówił, popatrzmy. Panie Januszu, wszystkiego dobrego. Dawa Janusz, walcz, za krótko, niestety, też za krótko, 126 metrów, dopiero siódmy jest Janusz Wietrzybalkon, on też nie dał rady z tą mocną konkurencją, 261 do miejsca czwartego, do trzeciego stracił 1,8, czyli równo 1 metr, ależ tam jest ciasno, Janusz Wietrzybalkon jest przed Noriakiem Kasaim, ale tylko o jedno miejsce, więc Janusz też nie dał rady. To, co Zografski to pułapkę zostawił na pozostałych, wszyscy ją póki co wplątali. Pasi Kalien, no ja nie wierzę w to, żeby on był w stanie
No żeby on tak nagle stanął na podium, no to byłaby niespodzianka. No ale może akurat Pasik Alien. Co on tutaj zrobi? Ruszył teraz Finn. Nie, no już widać, że spóźnił wybicie. No i chyba nawet nie ma punktu K, najwyżej 120. 119,5. Tak jest, to nie jest żadne zaskoczenie. Pasik Alien 15. Za Adamusem Mikolajskiewiciusem przed Artingerem. Czyli proszę Państwa, to oznacza, że Miro Zografski z miejsca 13 wskoczył już na podium. I on ma nadal ogromną przewagę. Miro Zografski. Drugie podium z rzędu. No i teraz, czy Hanawalt i Becker będą w stanie mu zagrozić? Sven Hanawalt, on by chciał, on odkąd wrócił do Mediamondu, nie wygrał ani jednych zawodów. Może to będzie to dzisiaj, Hani! Powodzenia! No i Hanawalt dobrze leci. To jest dzień Hanawalda! Chyba będzie pierwszy, tak jest! 129 metrów, 271,4, proszę bardzo! Sven Hanawalt! Coś niesamowitego! Więc będzie dzisiaj na podium Sven Hanawalt! Miro Zografski też będzie! Ale czy będzie Riku Pika Antalainen? O tym zadecyduje Wojciech Becker! Brawo Sven, brawo! Nagle tak Sven Hanawalt teraz palił! Ale zasłużenie, bo dwa piękne skoki! No i Wojciech Becker! Wszystko już jest w jego nogach i w głowie. Oby cześć, znaczy oby dobry to był skok. Wojciech Becker! I dobrze leci Wojtek! Czy Wojtek wygra? Chyba wygra Wojtek Becker! Tak jest! 272! Wojtek Becker, piękny skok! 127,5 i jest pierwsze miejsce dla reprezentanta Ukrainy. 20, 19,5 i 19,5 noty też tu miały duże znaczenie. O 1,2 Wojtek Becker utrzymuje przewagę nad Svenem Hanawaldem. I to on po raz drugi z rzędu, znaczy nie po raz drugi z rzędu, ale po raz drugi w sezonie wygrywa konkurs w ramach Pucharu Mediamondu. Miro Zografski na miejscu trzecim, Janusz Jestrzybalko niestety po słabszym skoku spadł na miejsce dziewiąte. No dzisiaj zdecydowanie Becker, Hanawalt i Zografski. Zdecydowanie w tej rywalizacji byli najlepsi. Felix Fabryka wyłapał smaczki ze studia. On to tam. No chyba od miłosnych uniesień, zgadza się. To byli Felix Papryka, nie wiem czy wiesz, ale to byli przedstawiciele stacji niemieckiej, której się nie spodziewała ta radość po skoku Wojtka Beckera. A więc proszę Państwa, no cóż, no bardzo ciekawe zawody, wprawdzie Polacy dzisiaj czołowych ról nie odegrali, ale... Ale no Wojtek Becker też bardzo sympatyczny zawodnik, dobrze się spisał, po raz drugi w tym sezonie wygrywa i dzięki temu jest na 8 miejscu z notą 709, z sumą punktów równą 790. Janusz Wietrzybalkon utrzymał miejsce trzecie i powiększył przewagę nad Janserem Butansu, natomiast Anders Hurtado Bejsła wskoczył na miejsce czwarte. Lasse Kalissen jeszcze ma 95 punktów przewagi nad Kasaim, no ale tutaj zobaczymy, czy się pojawi gdzieś w zawodach jutrzejszych. A Paweł Omen, 22, goni go już Tenis Pynis, tylko 4 punkty straty do Polaka. No i cóż, proszę Państwa, no kolejne zawody za nami, to już 22 konkurs. Jutro zawody na skoczni mniejszej. O godzinie 13.45, dodatkowo o 12.45 zapraszamy na serię próbną. I to proszę Państwa tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy konkurs. Dziękuję bardzo za uwagę. Marek Rudziński,
kłaniam się, mówię do usłyszenia, do jutra i przyjemnej soboty.